witać Państwa po raz kolejny na lutowym saloniku Tygla. Jak Państwo z pewnością wiedzą, dzisiaj naszym gościem specjalnym jest Przemek Róć, człowiek renesansu, lwożanin, i to jest najważniejsze z tego wszystkiego. Mieszka w Gdańsku, co ciekawe. Natomiast drugim elementem tego wieczora, który bardzo mnie cieszy, jest fakt, że mamy promocję nowego numeru Tygla. Można dzisiaj nie tylko nabyć tego Tygla, ale poprosić autora jednego czy drugiego o to, aby złożył na nim swój autograf. W każdym razie mam nadzieję, że Tygiel również Państwa zainteresuje, bo jest różnorodny. Znajdziecie tam Państwo i informacje, i artykuły z dziedziny historii, i z dziedziny sztuki, i dramat, i opowiadanie, i wiersze, co nie miara. A przede wszystkim bardzo ciekawe obrazy, grafiki i rysunki Tamary Szelest, artystki, która postanowiła współpracować troszeczkę z Tyglem, pokazywać się nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim promować w tej górze. Zostałem zaproszony tutaj, żeby opowiedzieć troszeczkę, czego generalnie staram się nie robić, bo to taka forma, jak to określiłem, ekshibicjonizmu troszeczkę słownego. Natomiast wolę się pokazać po prostu przez to, co słychać w tle. W objęciach uralni i polichymni, czyli pogawędka o dwóch pasjach. Znalazłem u siebie w domu malutką książeczkę Jerzego Waldorfa pod tytułem Sekrety polichymii. Piękna książka, której Waldorf opisuje swoim cudownym językiem kwiecistym, potoczystym, różne zagadnienia na temat muzyki, kompozytorów i tak dalej. No i znalazłem polichymię, jedna z muz. No i one mają mnie w objęciach. A może tak, to może miałem kiedyś, a teraz może inaczej. No właśnie, obejmowane przez muzy, czyli ja, tak? Bardzo dawno temu i całkiem niedawno. Dawno temu to czasy licealne, całkiem niedawno, no to chyba generalnie tutaj się nie bardzo różnie od tego, co jest na zdjęciu.